Pałac prezydencki oburzony słowami Ochojskiej. Godne Łukaszenki, Jakub Kumoch o słowach Janiny Ochojskiej, godne Łukaszenki. Sugerowanie, że Polska topi ludzi w bagnach, jest godne Łukaszenki, a nie polskiej europosłanki, stwierdził Jakub Kumoch, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Odpowiedział w ten sposób w mediach społecznościowych europosłance, założyciel Cepach Janiny Ochojskiej. Ochojska komentowała na Twitterze piątkową wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy ze Skopie, gdzie mówił: Ci spośród migrantów, którzy przejdą na stronę polską nielegalnie, jeśli potrzebują pomocy, otrzymują ją w każdym przypadku. Czemu pan prezydent Andrzej Duda kłamie? W przeważającej liczbie migranci są wypychani na granicę do lasu, na bagna dzieci, kobiety, w tym ciężarne. Kilka z nich poroniło. Kilkoro dzieci i młodych ludzi umarło na świętej, polskiej ziemi. Że też nie jest panu wstyd, napisała europosłanka. Ochojskiej odpowiedział szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Jakub Kumoch. W przeciwieństwie do pani poseł, pan prezydent dysponuje informacjami i meldunkami. Mówi też o rzeczach, które sam nakazał i czego byłem świadkiem. Sugerowanie, że Polska topi ludzi w bagnach jest godne Łukaszenki, a nie polskiej europosłanki, napisał Kumoch. 35 tysięcy. Prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 35 tysięcy. Prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tysięcy. W listopadzie, blisko 17,3 tysięcy. W październiku prawie 7,7 tysięcy, we wrześniu i ponad 3,5 tysięcy. W sierpniu. Od 2 września, w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach województwo Podlaskiego i Lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora o długości 180 km i 5,5 wysokości powstanie na Podlasiu. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu, kamery dzienne i nocne. Na Lubelszczyźnie naturalną zaporą jest Bóg.